W niedzielę 11 listopada w Centrum Rybne odbyła się uroczystość upamiętniająca stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej głównym punktem był 21 już bieg niepodległości, cieszący się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców gminy Rybno. Uroczystego otwarcia biegu dokonał wójt Tomasz Węgrzynowski. Obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Wielka sprawa. Warto mieć świadomość tego, że przez szereg lat nie byliśmy krajem suwerennym, 123 lata pod zaborami, a w tej chwili możemy samodzielnie tworzyć swoją państwowość, należy ją chronić, dbać o nią, bo to nie jest dane raz na zawsze. W Rybnie bieg niepodległości już jest organizowany od 20 lat. 20 lat temu ówczesne władze gminy Rybno z aktywistami gminnymi zorganizowały taki bieg. Cieszy się dużą popularnością. Właściwie co roku gościmy około 1000 osób, czasami trochę więcej. Czynnie czczą ludzie rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. I ja ze swojej strony będę to dalej kultywował i tą rzecz rozwijał. Widać, jakie jest ogromne zainteresowanie, mimo najczęściej takiej trochę już prawie że głęboko jesiennej pogody. Wiele osób przychodzi, fajnie się bawi. O to chodzi. Bieg Niepodległości w Rybnie jest zorganizowany tak, by mogli w nim wziąć udział uczestnicy w każdym wieku. Rozpoczęto go zmaganiami najmłodszych wraz z rodzicami, po nich odbył się bieg pod hasłem Przegonić Raka i biegi w 6 kategoriach wiekowych. Wójt jest bardzo zadowolony z wciąż rosnącej popularności biegu. Warto organizować takie przedsięwzięcia i zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzania rocznic związanych z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. W Rybnie jest to zrobione profesjonalnie. Mamy szereg osób już, którzy to potrafią zrobić. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Hania Bem, pan Jarek Rolkowski, który jest dyrektorem biblioteki i szereg osób, które spontanicznie, charytatywnie udzielają się w tym, żeby ta impreza wyszła. Zapraszam. Warto, nie tylko dla nagród. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale oraz ciepły posiłek i herbatę. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.